Jeśli coś zgubić, to tylko w Słupsku. Jedna ze słuchaczek szkoły policji znalazła rozrzucone na jezdni banknoty. Pozbierała je, a potem zadziałała tak sprawnie, że po kilkudziesięciu minutach właściciel odebrał swoją gotówkę. Posterunkowa Anna Hiszpańska wracała ze spaceru. Zauważyła, jak z dachu jednego z przejeżdżających samochodów spada na ziemię foliowy woreczek i wysypują się z niego banknoty. Wszystko działo się w pobliżu bramy wjazdowej do szkoły policji. Pozbierała banknoty i przekazała dyżurnemu policjantowi. Oprócz pieniędzy była tam również karta bankomatowa, dzięki czemu mogliśmy stwierdzić przynajmniej, do kogo te pieniądze należały. 1550 zł to była część utargu ze sklepu. Mężczyzna, wsiadając do samochodu, przez roztargnienie położył pieniądze na dachu auta. Miał szczęście, że sfrunęły wprost pod nogi policjantki.